Safe numer 2, bo nie wiem, czy. No właśnie, czy to jest coś ciężkiego. Pięknie, żeś se poradził. Jeszcze raz. I udało się. Teraz pasowałoby go jakoś ominąć. No, dajesz. Pięknie. Nie pierć, nie pierć. Emulatorze głupi. Jeszcze raz. Pierdziochu ty głupi. Dobra, teraz trzeba go jakoś podejść. No bez jaj, uderzyłem go przecież. Nie pierć, nie pierć. Pierdziochu jeden, emulatorze jeden. Nie wiem, czy się zymowało, czy co, ale powtarzałem to samo. Jakoś tak wyszło. Razor! Tabliczka. No, może teraz go załatwimy. Dobra, udało się. Myślałem, że zakwiczysz jakiś potwór. Jak jakiś potwór? Ale nie zakwiczyłeś. To niedobrze. Myślałem, że zakwiczysz. Super, udało się nam. Pokonaliśmy sekretny zameczek. O! A tego, żebym się nie spodziewał. Co to może być? Sejwik? Nie pierdź. Sejwik, a co to może być? Pierwszy raz to widzę. Inne przejście do zamku? W ogóle można powiedzieć, że ja pierwszy raz przechodzę ten sekretny zamek. Bez jaj. Nie mówcie mi, że to jest możliwe. Dobra, skoro tak, ale nie... To ja daleko nie przejdę. Bo to jest tak, że ominąłem sobie połowę zamku. To jest taki skrót, można powiedzieć. Ale to nic mi za bardzo nie da. O, super. To może saving zrobię. Będzie taki szybki raszyk. O! Boss Rush Mod się kłania. No to dawaj, bosserze. Pokonamy cię. Bez żadnych serduszek. Znaczy nie, nie serduszka. Ło, jaka muzyka. Po prostu zajebista ta muzyka. Tak mi się podoba. Jeszcze taki bosser, nie taki, wiecie, taki słodziak jak w niektórych grach. Nie, złał się. Ale zarypałem sprawę. Świetnie. Dobra, może tutaj zrobię quick save'a za chwilę. Dawaj, bosserze, ale ten uśmieszek zdejmę ci z twojego pojazdu. Ha. Dawaj, dawaj! Dawaj na ring! A, jeszcze pierdziel musiał się odezwać. Dawaj. Dawaj na ring! Dawaj na ring! Zaraz cię zniszczę! Dobra. Dawaj tych swoich bodyguardów. Pokonam cię twoją własną bronią. Dobra. Uciekaj, bo tu widzę, że... A, pięknie! Wkurwiłeś się, co? O kurde, teraz to będzie. Dobra. Trzeba uważać. O! Help! No to dawaj! Teraz sobie na drugiego solta dałem. Żeby to jakoś urozmaicić sobie sejwy. Dajesz, cwaniaczku. O, teraz będzie niedobrze. Pamiętam, ile razy się męczyłem z nim. Później to w trzeciej fazie, to on jeszcze specjalnie, jak rzucił w nas kulę, to jeszcze będzie, wiecie, pchał się na nas, żeby ciężko było w ogóle ominąć to wszystko. Zresztą, no widzicie. Coś mi to kiepsko wyszło. Dobra, udało się. Ale muszę zrobić teraz solta trzeciego. Solt trzeci kłania się. Świetnie. Nie tak. Dobra, teraz jeszcze raz. W odpowiednim miejscu sobie save state'a zrobiłem. Muszę przyznać.
Help! Dziękuję ci! Jeszcze raz. O nie, teraz będzie niedobrze. Dawaj, dawaj! Cwaniaczku jeden. Ty piczmaku. No i teraz będzie bardzo niedobrze. Bo on będzie rzucał... Ech, mogę to przegrać teraz? No właśnie. Bo on teraz sobie skacze i zresztą wyrzuca te stworki tam daleko poza nasz widok, więc nie wiadomo, gdzie dokładnie to leci. Świetnie, ja się pcham wtedy, kiedy on chce spychnąć. Nie! A wziąłbym sobie z miłą chęcią. Jest, udało się! Pokonałem cię jakoś. Juhu! A, kapchełka z tego Luigi'ego. Wow, ale punktów nabiję. Na swojej konsolce, właściwie na dyskietce, to mam jakieś prawie 3 miliony. Dobrze mówię? Tak, 3 miliony. Tutaj nieco półtora mam. Oj, Luigi, aż się zaczerwienił. Ty farciarzu jeden. Mario i Luigi. Skreślam tego Mariana, ponieważ to tylko Luigi, ale nie zdążyłem przeczytać, niestety, przepraszam. O, jakieś fajerwerki. Pięknie, koniec gry, ale wiecie, ja to tak na skrócie przeszedłem. Inaczej wcześniej przeszedłem, ale teraz taki skrócik, bo wcześniej znalazłem. No i próbowałem sobie zrobić, znaczy się na necie widziałem. Już tak oszukuję trochę. No i dobrze, że Marian jest z tyłu, bo on gówno zrobił. No, w sumie bardzo szybko to skończyłem. Można powiedzieć, że jeszcze mogłem to przejść, ale... skrócik się kłania. No więc tak. Co by wam tu powiedzieć? Szybko to skończyłem. Nie spodziewałem się, że tak to szybko skończę. Myślałem, że jeszcze dłużej będzie. Nie wiem, czy będą... Znaczy, no... jakby to wam powiedzieć. Bonusowe na pewno będą, a kiedy będą, to wam nie powiem. Może jeszcze sobie przejdę... tak, żebyście widzieli... to znaczy tak... przejdę tam tą dłuższą ścieżką i pokażę wam, jakby to wyglądało normalnie. Bo... można powiedzieć, że 2/3 zamku ominąłem tym skrótem. Więc... to będzie taki, można powiedzieć, bonus. A te bonusy takie inne, dodatkowe, to nie wiem, czy będą. To jest takie... 20-30% szansy, że będą. Także bardzo miło i fajnie mi się grało w to. Mam nadzieję, że coś tam widzów mi nabije, bo na razie mam mało. Ale wiadomo, Marian jest popularny, więc co tam, nie żałować, a zresztą gier mam tyle, jestem maniak, więc gier będzie sporo. Także... ja tam... mi się w sumie, no... podobało to. Dość. O, super. O, wszyscy bracia Yoshi. A, i w bonusie mógłbym wam pokazać, jak uratować wszystkich, znaczy nie uratować, ale każdy z braci Yoshi. O, super, mali Yoshi. Widzieliście, jak ci wystawili? Cofnijcie se trochę, to zobaczcie, jak ten i ten tak wystawili mordy, normalnie nie wiem. Zaskoczenie jak pianon. A, i tutaj właśnie nam się pokażą stworki wszystkie, z którymi mieliśmy do czynienia. Albo nie widzieliście, może ominęliśmy paru. Na przykład ja na swojej konsolce ominąłem tych kościanych, takich małych żółwików. Ponieważ nie szedłem skrócikiem, a właśnie w tym skrócie tylko były takie stworki. No i na przykład, co tu takiego nie było? No w sumie wszystko żeśmy znaczy wszystkie potworki żeśmy spotkali. A nie musiałem wam mówić, jak się nazywają, no bo widzicie, teraz wam wszystko przedstawia. Nawet w jakich krainach występowały. Muzyka zajebista. Może zrobię... zagrajmy w Super Princess Peach? Nie wiem. To jest tak, że tym razem... no w tamtej grze, że teraz... ble, 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 coś mi się myli, kurde. Mam coś powiedzieć, a nie mówię to, co chcę. Dobra. W tamtej grze po prostu...
nie gramy Marianem, ale Luigim, tylko księżniczką, ponieważ chyba to jest tak, że... Bo ja już nie pamiętam, dawno w tamto grałem. To jest tak, że... O, widzicie, jakiś Fishing Bull, to chyba jego też raz widziałem. Ale go tak szybko ominąłem, bo się go bałem, że przegram. O właśnie. Tego Bony Bottle ominąłem wcześniej, ale teraz widzicie, jak nagrywam go, ale osobiście go pierwszy raz spotykam. Nie wiem, czy widzieliście. Chyba nie widzieliście tego czarodzieja. On jest właśnie w tym zamku, tym drugim obok tego sekretnego. Razora znacie, już chyba go po raz trzeci rozwalałem. Co tu dalej jest? Chyba wszyscy. Ale właśnie, ci mechaniczni. Trzeba uważać, bo jeśli się ich długo trzyma, to mogą się ożywić. I wtedy nam chapnąć trochę. O, i tutaj mamy wszystkich. Roy Kopła, Wendy, a dobra. Ale w każdym razie... Koniec gry. Żaden game over. Happy end powinien być, a nie the end. No i teraz tak. Pasowałby coś... jakieś sekretne zrobić, ale to na razie... sobie... O, super. Dobra, teraz tak. Tu wszystko odblokowaliśmy, tu nie pamiętam, żeby... A, i teraz wam nie mówiłem. Jeśli skończymy już grę, możemy sobie ponownie zacząć zameczek. Ale na razie nie będę wam nic pokazywał. I teraz tak. Mapeczka. Gdzie są te wszystkie gwiazdki? Pamiętam, że... Tutaj... Nie. Tutaj była jedna. Druga była... Zaraz. Druga była tutaj. Bo pamiętam, że tu było... Tu był most. Tu było później jakieś przejście. Tutaj jeszcze taka jedna misja. I potem tutaj gwiazdka, ale dobra. Dalej, tutaj nic nie było, nie pamiętam. Tutaj, już wam tam wcześniej pokazałem, jak dojść. Znaczy odblokować takie sekretne przejście, więc... Tutaj przejdziemy zamek i tutaj mamy kolejną gwiazdkę. Tutaj jest coś, ale osobiście nie odblokowałem, więc wam nie powiem co i jak. To chyba tyle, zaraz. To było pierwsze, drugie, trzecie... A, tu jest czwarty... Dobra, myli mi się, ale dobra. I tak, jest jeszcze takie... Tu pewnie coś może być jeszcze. I tu. Tak wygląda. I jest też taka sekretna kraina. Taka w kształcie gwiazdki. I tam wszystkich już ich odblokowujemy. Jeśli odblokujemy już całą linię tej gwiazdki, to mamy szansę jeszcze wejść w środek gwiazdy i tam jest taki specjal na środku. Tam mamy chyba z 8 misji, ale to w przyszłości może wam pokażę. W każdym bądź razie dziękuję wam za wspólnie umilony czas. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem. Razem z naszym największym bohaterem, czyli Luigim, którego ja lubię. Marian oczywiście się opierdzielał, grzecznie mówiąc, bo mógłbym powiedzieć coś brzydkiego, ale nie będę, bo już pięknie to zakończyłem. Także dziękuję wam za oglądanie i żegnam się z wami. Do usłyszenia. Na razie.